Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, tym razem na tronie, w zupełnie innej postaci niż na ogół. Od 15 lat spotykam się z Państwem w różnych programach telewizyjnych, a ostatnio postanowiłam zrealizować moje niespełnione dotychczas marzenie. Miałam marzenie o programie, w którym dociekamy tego, jak żyć. Nie udało mi się na razie tego programu zrealizować, ale na szczęście YouTube rośnie w siłę. Dlatego też założyłam swój kanał właśnie na YouTubie. Kanał się nazywa Jak żyć? Znak zapytania Anna Lerczak. Bardzo gorąco zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego mojego kanału. Co tam się będzie działo? Co się dzieje i dlaczego chciałam coś takiego zrobić? Otóż kiedyś przeczytałam książkę o 52 zmianach, które spowodują, że moje życie ma się stać zdrowsze, lepsze, szczęśliwsze. I powiem Państwu szczerze, pomimo tego, że to taka była prawdziwa amerykańska książka amerykańskich naukowców, to naprawdę bardzo dużo się z niej dowiedziałam i chciałabym się podzielić w tej chwili z ludźmi, którzy może nie dotarli jeszcze do tych wszystkich rzeczy, do których ja już przez swoje kilkadziesiąt lat życia dotarłam. Po co odkrywać Amerykę, proszę Państwa? Zapraszam na mój kanał na YouTube Anna Lerczak, jak żyć Anna Lerczak. Już w tej chwili parę filmików nagrałam. Takie będą trzy, są trzy tematy. I pierwsze to są filmiki właśnie zainspirowane tą książką, które mówią o tym, co robić, aby zdrowo żyć, zdrowo, długo i jak najszczęśliwiej. I tutaj na przykład filmik jest do dna o piciu wody. Naprawdę pijmy wodę. Ja tutaj tylko jeden aspekt szkodliwości tego typu napojów przedstawiłam, czyli zawartość cukru. Też już pewnie widzieliście takie zdjęcia, ale tak na zdrowy rozum. I po raz kolejny. Kolega przy mnie w ciągu 2 godzin w ciepły dzień wypił całą taką buteleczkę. Proszę Państwa, to tak jakbyśmy przysiedli z łyżeczką i właśnie takich 18 łyżeczek cukru zjedli. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, chodźmy do łóżka. Tak brzmi tytuł tego odcinka. Przewrotnie. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy poszli spać. Dlaczego? Mówią, że to jest strasznie ważne, że to jest najważniejsze. Najważniejsze dla mózgu, najważniejsze dla odporności, najważniejsze dla nas, żebyśmy się dobrze czuli, mieli dobry humor, mieli dobrą pamięć, ładnie wyglądali, mieli odporność dobrą, żeby nasz organizm miał kiedy się zregenerować, zwłaszcza głowa bardzo potrzebuje spania. Wystarczy tego, bo nie dość, że to jest naprawdę bardzo męczące, to jeszcze mi mrowy gryzą. Także to jest jeden pion kanału, drugi to są filmiki pokazujące troszeczkę mojego życia. Gdzie idę, gdzie szukam odpowiedzi na to pytanie, jak żyć, co robię i na ogół co robię, będą Państwu pokazywać to, co robię, a potem się czuję albo w trakcie szczęśliwa, zadowolona i uważam, że to jest dobre i może komuś to podsunie jakąś myśl, co zrobić danego dnia, żeby się dobrze poczuć. I tu na przykład fragmencik filmu z urodzin koleżanki, gdzie wybrałyśmy się do burleski. Zapraszam Państwa na dzisiejszy wieczór. Homo Ludens rusza w miasto i Państwu tego samego życzę od czasu do czasu odpuszczenia, relaksu i rzucenia się w wir zabawy. Wracacie, ale bardzo dużo osób też widzę, że jest zupełnie pierwszy raz, prawda? Nobody else but you. I wanna be.
trzeci pion filmików na moim kanale, to będą wywiady. Wywiady z ludźmi, których ja poznałam, których uważam za ciekawych, których życie uważam za nieprzeciętne, ciekawe, ludzi, od których ja się czegoś nauczyłam. Chciałabym Państwu te osoby przedstawić, pokazać, bo może też coś dla siebie wyciągniecie z tych rozmów. Bynajmniej, proszę Państwa, ja nie wiem, jak żyć i chciałabym, żeby była jakaś jedna odpowiedź. Ja jej na razie nie mam, a jeśli też się czasem nad tym zastanawiacie, to zapraszam bardzo gorąco, obserwujcie moje poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam bardzo gorąco. Jeszcze raz przypomnę, jak żyć? Anna Lerczak. Czekam na Was na YouTubie. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam na imię Ewelina i znalazłam się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ od 5 lat prowadzę swój kanał na Instagramie. Kanał nazywa się Jestem z bajki i chciałabym Państwa serdecznie zachęcić do tego, żebyście go odwiedzili i zobaczyli zdjęcia, jakie wrzucam na swój kanał i poczytali opisy, komentarze do tych zdjęć, które bardzo często są moimi osobistymi przemyśleniami. Kochani, na moim kanale znajdziecie bardzo dużo recenzji różnych książek. Staram się czytać nie tylko te, które są aktualnie na topie, ale również te bardziej ambitne, mniej znane tytuły. Także mam nadzieję, że Was tym zainspiruję, że znajdziecie pomysły na to, co ewentualnie, aktualnie moglibyście przeczytać. Kochani, jak każda kobieta uwielbiam kosmetyki, dlatego na moim kanale nie mogło ich zabraknąć. Pojawiają się tam recenzje różnych marek i różnych kosmetyków, testuję je sama na sobie. Także polecam tylko te, które faktycznie się sprawdziły i które faktycznie chciałabym Wam polecić. Kochani, jak widzicie na moim kanale naprawdę dużo się dzieje, co prawda nie wrzucam tam zdjęć codziennie, ale staram się, żeby pojawiały się na bieżąco. Biorę udział w różnych wydarzeniach, odwiedzam różne miejsca po to, żeby móc Wam później zrelacjonować, co się dzieje na świecie i w czym udało mi się uczestniczyć. Mam nadzieję, że te wpisy również Was zainspirują do tego, żeby gdzieś wyjść, zjeść coś nowego, bądź pomyśleć o jakiejś nowej podróży.
mam nadzieję, że Was zachęciłam do odwiedzenia mojego kanału. Jestem już prawie 1000 różnych zdjęć i różnych wpisów, filmików, bumerangów. Mój kanał śledzi ponad 50 tysięcy followersów, także mam nadzieję, że dołączycie do nich niebawem. Do zobaczenia na moim kanale. Jestem z bajki.